Seria smartfonów Renault od Oppo zawsze wyróżniała się czymś nietuzinkowym. Pamiętacie choćby tę wysuwaną płetwę z frontowym obiektywem? Premierę na polskim rynku miało właśnie zupełnie nowe urządzenie, czyli Oppo Reno 8T. Miałem okazję już kilka dni obcować z tym telefonem. Czym on się wyróżnia i czy warto się nim zainteresować? O tym w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Zapraszam serdecznie do oglądania. Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z marką Oppo, wraz z którą organizujemy konkurs, w którym to do wygrania będzie dokładnie 8 sztuk tego telefonu, czyli Reno 8T. Koniecznie oglądajcie ten film do końca. Seria Reno jest już na rynku całkiem długo. Model Reno 8T czerpie garściami z rozwiązań, które jego poprzednicy doprowadzili niemal do perfekcji. Zanim jednak o samym telefonie, warto wspomnieć o opakowaniu. I nie chodzi tutaj o jego wygląd, a o zawartość. Mianowicie w środku znalazła się szybka ładowarka wraz z odpowiednim przewodem. Ta kostka ma moc 33 W i wspiera szybkie ładowanie w standardzie SuperVOOC. O tym, jakich parametrów ładowania należy się tutaj spodziewać, opowiem za chwilę. W moje ręce, jak widzicie, trafił Oppo Reno 8T z pleckami pokrytymi ekoskórą w kolorze pomarańczowym. Te świetnie zgrywają się ze złotym korpusem i dwoma osobnymi wyspami na aparaty. Zadbano też o najmniejsze detale, takie jak choćby delikatne przeszycia nawiązujące do tapicerek sportowych aut. Plecki ze skóry wegańskiej nie tylko świetnie wyglądają, ale mają i wiele praktycznych zalet. Po pierwsze, nie da się tych plecków stłuc, co może być dla niektórych osób kluczowym argumentem przy wyborze nowego smartfona. Po wtóre, są one wytrzymałe, także na inne niedogodności, oprócz stłuczenia. Oppo na poważnie podeszło do kwestii wycierania się takiego właśnie wykończenia. Przeprowadzili oni, uwaga, 200 tysięcy testów tarcia o spodnie jeansowe, żeby upewnić się, że ten materiał jest w stanie wytrzymać bardzo intensywne i długotrwałe użytkowanie bez etui ochronnego. Testy przeszedł oczywiście śpiewająco, ale my również mamy zamiar sprawdzić w funkcji czasu ich wytrzymałość, to znaczy wytrzymałość tych plecków, dlatego za kilka miesięcy możecie spodziewać się recenzji długoterminowej tego właśnie modelu. Subskrybujcie kanał Technostrefa, aby jej nie przegapić. Tył smartfona skrywa jeszcze jeden drobny sekret. Wokół aparatu głównego, czyli tego górnego, znalazł się podświetlany pierścień, który pełni rolę diody powiadomień. W ustawieniach możecie wybrać jeden z 8 kolorów, który będzie odpowiadał za połączenia, powiadomienia oraz gry. Zresztą pierścień zapala się także, kiedy podłączycie telefon do ładowania. Poza tym, że dzięki takiej diodzie dowiecie się, kiedy ktoś do Was dzwoni, nawet gdy telefon leży ekranem w dół i jest totalnie wyciszony, to taka dioda będzie mrugać także w trakcie uruchamiania gier. Podobno dioda powiadomień jest bardzo istotnym elementem dla polskich klientów przy zakupie nowego smartfona, więc możecie napisać w komentarzu pod tym filmem, czy Wy również na nią zwracacie uwagę. Czekam na komentarze. Smartfon występuje też oczywiście w standardowej, czarnej wersji kolorystycznej, gdzie plecki wykonane są z tworzywa sztucznego. Na froncie znalazł się ekran o przekątnej 6,4 cala. Dzięki temu urządzenie nie jest przesadnie duże i cały czas komfortowo leży w dłoni. Jest to matryca AMOLED o rozdzielczości Full HD+, i płynnym odświeżaniu 90 Hz, charakteryzująca się głębokimi czerniami i nieskończonym kontrastem. Jest także pełne pokrycie palety barw DCI-P3, które docenią szczególnie ci z Was, lubiący na smartfonie oglądać filmy. Jasność maksymalna ekranu jest tutaj na poziomie 800 nitów. Jest to wartość zapewniająca odpowiednią czytelność słońcu dla ludzkiego oka, ale oczywiście nie jest to poziom flagowców, które potrafią być nawet dwukrotnie jaśniejsze. Niemniej w tej półce cenowej nie ma na co narzekać. Ekran, jak i aparaty, chronione są szkłem Gorilla Glass 5. Ale fabrycznie jest także folia zamontowana na tym ekranie. Jako że na pokładzie jest energooszczędna matryca AMOLED, która potrafi wygaszać diody i robić ekran totalnie ciemnym, i mamy tutaj zmienne odświeżanie, no to w Reno 8T nie mogło zabraknąć trybu Always On Display. Coś, co jest nowością w pewnym sadzie, tutaj jest standardem już od dłuższego czasu. Ale taki zwykły ekran AOD to już raczej nikogo nie dziwi i nikogo nie zaskakuje, no bo pokazuje godziny czy też powiadomienia. Dlatego Oppo poszło tutaj o krok dalej. Na wyłączonym ekranie zobaczycie specjalny widget, który powstał przy współpracy ze Spotify. Kiedy w niego klikniecie, pozwala on nie tylko na podstawowe sterowanie muzyką, ale także na polubienie utworu czy wybranie playlist bezpośrednio z poziomu wygaszonego ekranu. Nie przesłyszeliście się, z poziomu wygaszonego ekranu. Nie wiem jak Wy, ale ja jeszcze na żadnym smartfonie nie widziałem takiej opcji.
Jeśli będziecie w podróży, to może być to mega przydatna funkcja. Producent zadbał nie tylko o obraz, ale i o dźwięk. Poza gniazdem słuchawkowym, którego brakuje w coraz większej liczbie konkurencyjnych modeli, a tutaj takie gniazdo jest, są także głośniki stereo. Dla wielu osób jest to bardzo ważna funkcja. Ja też osobiście od czasu do czasu, będąc na przykład w łazience, lubię czegoś na smartfonie posłuchać, ale czasami pomimo głośników stereo jest po prostu zbyt cicho. I tutaj może okazać się przydatna funkcja Ultra Volume, zawarta właśnie w Reno 8T, która podbija dźwięk o 200%. Na froncie, w lewym górnym rogu, znajduje się 32-megapikselowa matryca do zdjęć selfie. Tym razem, oprócz klasycznych trybów fotograficznych, macie też możliwość wykonania zdjęcia selfie w trybie HDR, oczywiście w automatycznym trybie HDR. Dzięki tej funkcji zdjęcia selfie wykonywane pod słońce nie będą prześwietlone. Różnice widać czarno na białym. Z tyłu jest jeszcze ciekawiej, bo główny aparat ma dużą matrycę 100 megapikseli. Ta znalazła się w tym górnym oczku i to wokół niej umieszczony jest kolorowy pierścień, o którym wcześniej mówiłem. Drugi okrąg kryje dwa pozostałe sensory. Pierwszy z nich, pomocniczy, wykorzystywany jest do robienia zdjęć portretowych w celu lepszego odseparowania fotografowanego obiektu lub postaci od tła. Drugi zaś to coś, co jest całkiem unikalne na rynku smartfonów, a zatem obiektyw zdolny do wykonywania zdjęć z nawet 40-krotnym przybliżeniem, czyli mówiąc krótko, jest to mikroskop. Dokładnie tak, nie przesłyszeliście się. Ten smartfon ma wbudowaną funkcję mikroskopu. I ja wiem, że nie każdy musi być fanem fotografii z takim przybliżeniem, ale wiecie, producenci cały czas szukają nowych rozwiązań w swoich smartfonach i to jest jedno z nich. Nie jest to może coś, czego będziemy używać codziennie, niemniej czasami może się przydać, a sama możliwość spojrzenia na świat z nieco innej perspektywy, musicie przyznać, że jest przynajmniej troszeczkę ekscytująca. To teraz mały quiz. Macie tutaj trzy zdjęcia wykonane za pomocą funkcji mikroskopu w Reno 8T. No i jak myślicie, co one przedstawiają? Zgadujcie w komentarzach. Jak dobrze zauważyliście, nie ma tutaj na pokładzie obiektywu ultraszerokokątnego. I jest to trend spotykany również w konkurencyjnych urządzeniach. To znaczy producenci z tego dodatkowego aparatu po prostu rezygnują. Często ten dodatkowy aparat oferował naprawdę niską jakość zdjęć. I jeśli rezygnacja z tamtego modułu ma sprawić, że aparat główny będzie lepszy, no to ja nie mam nic przeciwko. Oppo postawiło bardzo mocno na fotografię portretową. Do dyspozycji macie kilka różnych trybów do robienia fotek z takim właśnie rozmytym tłem. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj portret bokeh, który nie tylko jest w stanie zrobić zdjęcie z rozmytym tłem, ale i dodatkowym efektem flary świetlnej w tle. Warto jednak wspomnieć, że na niektórych zdjęciach wykonywanych nawet w zwykłym, standardowym trybie portretowym również można zauważyć ten efekt bokeh w tle. Podobnie zresztą jak ma to miejsce w dużo droższych modelach. Tryb portretowy jest także obecny, jeśli chodzi o aparat przedni. Tutaj również możecie zobaczyć w tle, że pojawia się bokeh. Aparat całkiem nieźle radzi sobie z odseparowaniem mojej postaci od tła i wycięciem kosmyków włosów. Ogólnie rzecz biorąc, jestem pozytywnie zaskoczony jakością zdjęć wykonanych za pomocą tej matrycy. Jak macie ochotę, możecie też przełączyć się na tryb 100 megapikseli i wykonywać zdjęcia w pełnej rozdzielczości. Standardowe są zapisywane w rozdzielczości 4000x3000, czyli w 12 megapikselach. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam podobają się fotki wykonane za pomocą Reno 8T. Za przetwarzanie zdjęć, jak i napędzanie całego smartfona odpowiada procesor MediaTek Helio G99, który ma do dyspozycji także 8 GB pamięci RAM. Co ważne, te 8 GB możecie dodatkowo rozszerzyć o kolejne 8 za pomocą specjalnej funkcji w oprogramowaniu Color OS. Dzięki temu pamięć podręczna może zostać zwolniona, żeby smartfon pracował szybciej, a te mniej potrzebne dane, do których nie potrzeba błyskawicznego dostępu, będą zapisywane w specjalnej sekcji w pamięci ROM telefonu. Swoją drogą na wszystkie dane macie 128 łącznie pamięci wbudowanej, oczywiście tej dostępnej jest trochę mniej, ale można ją na szczęście rozszerzyć przy pomocy karty microSD. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką Color OS. Pamiętacie, jak mówiłem Wam o tym, że planujemy zrobić recenzję długoterminową tego
tego modelu, mamy ku temu jeszcze jeden dobry powód. Oppo postarało się, by ten telefon działał płynnie nawet po wielu miesiącach użytkowania. Reno 8T przeszedł szereg testów symulujących działanie przez kilka lat, w wyniku których udało się ustalić, że urządzenie będzie działało płynnie nawet po upływie 48 miesięcy. Co więcej, przez pierwsze 2 lata użytkowania jakiekolwiek spowolnienie telefonu nie powinno mieć miejsca. Chodzi tutaj przede wszystkim o szybkość uruchamiania aplikacji czy ogólny czas reakcji. Czy tak będzie w praktyce? Przekonamy się. Ostatnim, ale i niebywale istotnym elementem jest bateria. Ogniwo o pojemności 5000 mAh, jakie znalazło się w tym telefonie, może być ładowane z maksymalną mocą 33 W. Taką też ładowarkę w standardzie SuperVOOC dostajecie w zestawie. Uzupełnienie energii od 0 do 100% zajmuje nieco ponad godzinę. Co więcej, podłączenie do ładowarki na zaledwie 15 minut ma wystarczyć na oglądanie filmów na YouTubie przez następne 3 godziny. Jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Oppo gwarantuje, że ten smartfon może działać na najwyższych obrotach w trakcie ładowania. W związku z czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby grać na kablu. Nawet przy wymagających tytułach i jednoczesnym szybkim ładowaniu ten telefon nie będzie się przegrzewał. W trakcie wykonywania testu syntetycznego AnTuTu Reno 8T rozgrzał się maksymalnie do 29,5 stopnia Celsjusza, co stanowiło amplitudę równą 2,6 stopnia względem temperatury spoczynkowej. Czyli krótko mówiąc, nie nagrzał się. No i tak jak wspominałem na początku, przyszedł czas na konkurs. Jeżeli spodobał Wam się Oppo Reno 8T i chcielibyście go mieć na własność, to mam dla Was dobre wieści. Możecie stać się jedną z 8 osób, które zgarną ten model zupełnie za darmo. 6 zwycięzców wybierzemy w ramach tego filmu na kanale YouTube, a 2 pozostałe smartfony będzie można wygrać na łamach naszego TikToka i Instagrama. A co trzeba zrobić, aby zgarnąć jeden z 6 telefonów do wygrania w konkursie organizowanym tutaj na YouTubie? Zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz zasubskrybować kanały Technostrefa i Oppo Polska na YouTubie. No i odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Co byłoby pierwszą rzeczą sfotografowaną przez Ciebie przy użyciu Oppo Reno 8T i jego mikroskopowego obiektywu? Odpowiedź uzasadnij. To wszystko. 6 autorów, naszym zdaniem najciekawszych odpowiedzi, otrzyma smartfon Oppo Reno 8T. Podsyłajcie swoje odpowiedzi w komentarzach pod tym filmem. Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdziecie w opisie. Powodzenia! A na koniec trzeba powiedzieć, ile to wszystko kosztuje. Oppo Reno 8T startuje z ceną 1699 zł i producent chyba całkiem nieźle poradził sobie tutaj z wyceną. Model nie zbliża się do progu cenowego 2000 zł i dzięki temu oferuje całkiem atrakcyjny stosunek ceny do jakości. A co Wam się najbardziej podoba w tym smartfonie? Skórzane plecki, aparat 100 megapikseli, a może widżet muzyczny na ekranie Always On? Dajcie znać poniżej. Sprawdźcie także inny nasz film klikając tutaj, a tymczasem ja dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.